i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, w imieniu tej wspólnoty chrześcijańskiej, do której należą Patrycja i Adam, która się tak licznie zgromadziła, serdecznie witam wszystkich przybyłych do tej świątyni, aby uczestniczyć w obrzędach sakramentu małżeństwa. Patrycja i Adam pragną nie tylko, abyśmy byli tutaj obecni w uroczystej chwili, lecz chcą, abyśmy razem z nimi głęboko przeżyli tę ważną chwilę ich życia. Sami wybrali czytania, które usłyszymy i modlitwy, które będziemy odmawiali. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem. Sprawa, by ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co On wyraża, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Syracydesa. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę. Liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieków pokoju. Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubiegłego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Dar Pana, żona spokojna.
spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę. Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu.
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Wiążą was na całe życie, na dobre i na złe.
wiążą was aż do śmierci. I przysięga małżeństwa jest taką, możemy powiedzieć, wielką klamrą tego wszystkiego, co człowiek pragnie przysiąc kochanej osobie wobec Boga i całego Kościoła. Stąd ważność tej przysięgi. Stąd jej niepowtarzalność, stąd jej moc i siła. Przysięgi nie rzuca się na wiatr, lecz w serce Boże i w serce drugiego człowieka. Kochani, dzisiaj jesteśmy świadkami, jak młoda para wchodzi w życie z miłością, nadzieją i radością. I dobrze, że tak jest. Na początku obranej drogi, czy to małżeńskiej, czy to kapłańskiej, czy to też zakonnej, zawsze towarzyszy nam radość, kwiaty, życzenia, pocałunki, może jakieś wierszyki, trochę uzbieranych pieniędzy, plany na przyszłość, fotografie, które pozostaną. A potem przychodzi szara codzienność, niekiedy przeplatana trudnościami, kłopotami, może też stresem, jakimś zdenerwowaniem. I moi drodzy, wtedy warto i trzeba sobie przypomnieć ten ślubny klęcznik i słowa przysięgi, i słowa Chrystusa, który mówi: wytrwajcie w miłości mojej. Chrystus w tym dniu przypomina i prosi: Patrycjo, wytrwaj w miłości Chrystusowej. Adamie, wytrwaj w miłości Chrystusowej. Co zrobić, aby wytrwać w miłości? Co zrobić, aby zachować miłość, która dziś w waszych sercach jest tak świeża i czysta? Chrystus daje odpowiedź. Wytrwajcie w miłości, wytrwacie w miłości, jeśli będziecie zachowywać przykazania. Wytrwacie w miłości, jeśli będziecie kroczyć przez życie małżeńskie, rodzinne, przestrzegając Bożych zasad. Bo przecież przykazania nie są dane nam po to, by nas ciemiężyły, ale dane są nam po to, byśmy stawali się i byli ludźmi szczęśliwymi. Wytrwacie w miłości, jeśli zabierzecie na drogę małżeńskiego życia miłość. Ale nie taką, jaką daje współczesny świat w postaci jakichś tylko może zachowań miłościopodobnych. Zabierzcie ze sobą miłość pełną, wyłączną, ofiarną, która daje siebie drugiemu jako największy i najcenniejszy dar. Zabierzcie miłość uświęconą przez Boga, gdyż właśnie po wypowiedzeniu tych słów przysięgi małżeńskiej miłość Boża, miłość Chrystusowa zostanie wpleciona w miłość waszą. I wasza miłość z Bożą miłością się złączy. Zabierzcie wasze życie Chrystusa. Niech On stanie się dla was oblubieńcem i przyjacielem. Przyjacielem, który nie zdradzi, nie opuści, nie zawiedzie. Przyjacielem, który, gdy będzie ciężko, weźmie za rękę i poniesie. Niech wyrazem waszej przyjaźni z Chrystusem będzie życie łaski, które płonie przede wszystkim z sakramentów świętych. Pamiętajcie więc o nieustannym powstawaniu, o powrotach do Chrystusa w sakramencie pokuty i umacnianiu się Eucharystią. Niech wyrazem waszej przyjaźni z Chrystusem będzie codzienna modlitwa, indywidualna i wspólna. Dzisiaj mamy 24 dzień miesiąca. W naszym zgromadzeniu księży Salezjanów jest to comiesięczny dzień poświęcony Maryi Wspomożycielce.
I właśnie w tym dniu poświęconym Maryi Współżycielce Biednej składacie Bogu i sobie przysięgę małżeńską. Zabierzcie więc wasze życie Maryję Współżycielkę. Matkę pięknej miłości, matkę, która od godów weselnych w Kanie Galilejskiej jest tak bliska ludzkiemu szczęściu i zmartwieniu. Zabierzcie również na swoją drogę życia te trzy piękne słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Dziękuję za dar, którym jesteś dla mnie. Przepraszam, jeśli w czymś okazuję się zbyt mały. Proszę, pomagaj mi nadal w wędrówce życia. Patrycjo, Adamie, zabierzcie więc wasze życie małżeńskie Jezusa i Jego Matkę, modlitwę i sakramenty święte, wzajemną wdzięczność i miłość, o czym nie przypominają wam obrączki. Bo przecież wasze obrączki ślubne nie zostały na wystawie sklepowej, a wy doskonale już wiecie, że ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, nie ciężar złota, ale ciężar właściwy człowieka. Każdego z was osobno i razem obojga. Dlatego musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkim wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu i także tak, jak napisaliście na waszych zaproszeniach ślubnych. Moi drodzy, na tą dzisiejszą uroczystość przywiozłem i udało się nie rozbić tą lampkę oliwną, którą pragnę wam podarować. A wcześniej chciałbym porównać wasze małżeństwo do tej lampki. Otóż, moi drodzy, ta lampka, aby świecić, potrzebuje oliwy. Bez knota i oliwy lampka nie spełnia swojego zadania. Tak też jest w waszym życiu, aby wasza miłość małżeńska nieustannie płonęła. Aby przedwcześnie nie zgasła, potrzebuje oliwy. A czym jest ta oliwa? Tą oliwą jest to, co już wcześniej powiedziałem. Wasza wzajemna miłość, jest nią Chrystus, Matka Boża, przykazania, sakramenty, wspólna modlitwa. Kroplami oliwy są także niekiedy małe rzeczy w życiu codziennym. Wierność, punktualność, przyjazne słowa, pamięć o innych, sposób mówienia i milczenia, dostrzeganie drugiego człowieka. Oliwą również jest serdeczność, miłosierdzie, pokora, cichość, wdzięczność, przebaczenie, miłość i pokój. Dlatego, moi drodzy, życzę wam, aby na wspólnej drodze małżeńskiej nigdy nie zabrakło oliwy w waszej małżeńskiej lampce. Byście byli zawsze dla siebie światłem, które wskazuje jeden drugiemu drogę. Byście byli jak gorący płomień i dawali ciepło, serdeczność dla siebie, jak i też swoich dzieci. Teraz zapalę tą lampkę, którą postawimy na ołtarzu i aby właśnie przez tą całą ceremonię waszych zaślubin płonęła na ołtarzu. Być może będziecie jeszcze zapalać ją kiedyś na pamiątkę właśnie tej uroczystości. W kolejne rocznice waszego ślubu lub może jeszcze częściej. Aby z sobą porozmawiać, a może
przy tym świetle lampki sobie przebaczyć. Czuwajcie, aby nigdy nie zabrakło oliwy w waszej lampce i bądźcie światłem świata. Amen. Patrycja, Adamie, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Patrycja i Adamie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Adam, biorę ciebie, Patrycję, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Patrycja, biorę ciebie, Adamie, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Patrycjo, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto się teraz może zaklaskać? Teraz
się, aby Bóg miał w swojej opiece ich rodziców, rodziny, przyjaciół i wszystkich ludzi im życzliwych. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć Pana swojego imienia, a także na Panie nasz Boże, przyjmij tę ofiarę, którą Ci składam na potwierdzenie świętego obrzędu małżeństwa i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie.
byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stefanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach Patrycji i Adamie. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci oddasz ich długim życiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela, posłuszni Jego słowo, ośmielamy się Mu. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Zachęcamy do wzięcia udziału w jutrzejszej mszy świętej o godzinie 10 w miejscowości tam, gdzie będzie wesele. Jest w pobliżu kościół i tam o godzinie 10:30 będzie odprawiona msza święta razem tutaj z nabożeństwem. Jeszcze jedna jest prośba, aby jak już nabożeńcy wyjdą z kościoła do was, żeby nie obsypywać ich ryżem. Możecie obsypać ich wszystkim, czymś innym, płatkami róż, pieniędzmi, czym się da, ale nie ryżem, z uwagi na to, że gdzieś na świecie może tego ryżu brakuje. Piękna pogoda, piękna modlitwa, piękne zaślubiny, piękne stroje, pięknie wyglądacie. Moi drodzy, również piękna modlitwa w połączeniu z przyjętą komunią świętą w intencji naszych nowożeńców. Zapamiętajcie tą chwilę, szczególnie wy zapamiętajcie Patrycjo i Adamie i wracajcie właśnie do tych chwil. Wszystkiego najlepszego. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Bóg Ojciec niech nas zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. Amen. Szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wieku istego.